Tramwaj, kierunek Wilanów, a także pociągi Meta są myte. Oraz już jest w Warszawie nowy pociąg szybkiej kolei miejskiej, Impuls 2, peron 7 Warszawy Zachodniej, mamy to. Nowa pętla kamionek, również mamy to. Oraz budowa nowej kładki pieszo-rowerowej, rozpoczęła się. I powstanie most dla pieszych i rowerzystów w porcie Czerniakowskim. O tym nie tylko. 15 stycznia, w sobotę. Mniejsze z tym. Zaczynamy! Witam Was tutaj, Czesi Dżem, a Wizonosz. I zapraszam Was już teraz na kolejne wydanie z Mniejsza z tym. No i tak, Ewa Dewind na stacjach Metra. Mamy, no, cztery windy niedziałające. Dwie awarie, czyli ratusz Rasenau i Trocka oraz dwie modernizacje, ratusz Rasenau i Świętokrzyska. I spokojnie, Mniejsza z 2021 rokiem powstanie. Mam już go przygotowany czas na niego, żeby go nagrać. Natomiast dobre nowiny to są od tramwajów. Tramwaj do Wilanowa. Uwaga, jest już, wiemy kto wygrał przetarg, jeszcze nie została oczywiście podpisana umowa, bo jeszcze mogą być odwołania i inne rzeczy brane, bo się skończyła aukcja elektroniczna, jednakże nie uwierzycie, kto wygrał również ten przetarg. Już powiedziałem już również, więc możecie się domyśleć. Tak, chodzi mi oczywiście o Budimax. Budimax wraca tutaj do nas z nową grze, co prawda przekracza trochę budżet tramwajów warszawskich, bo cała inwestycja to jest 732 miliony 234 tysiące polskiego golda, z czego miasto ma kwotę aktualnie w budżecie 498 milionów. Ale zanim zaczniecie zastanawiać się, tutaj znowu nic nie powstanie, to spokojnie. Projekt podstawowy wynosi w cenie 492 miliony, czyli mamy jeszcze 6 milionów zapasu względem budżetu. I zanim będziemy już się martwić, to powstanie tylko podstawowy projekt, to mamy dobre nowiny. Po pierwsze, dokapitalizowanie ze strony Urzędu Miasta, aby różne inwestycje powstały. Ponadto dodatkowe środki unijne, które wpłyną całkowicie właśnie na budowę tego tramwaju, jak i również na inne inwestycje, jak tramwaj do Zachodniej czy na Rakowieckiej. Więc z tej strony jesteśmy zabezpieczeni. Mało tego, tramwaje warszawskie ostatnio zaczęły brać kredyty, aby po prostu wszystkie inwestycje realizować jak najszybciej. Także trasa do Wilanowa powstanie w całości. Ze wszystkimi pętlami, z odnogą na Gagarina, która jest już podpisana zupełnie z innego kontraktu, ale również z tą pętlą na Stegnach. Tylko pytanie, kiedy? No i oczywiście nie mówię tutaj, że powstanie na samym końcu w miasteczku Wilanów w pętlach, gdzie każdy tramwaj typu Konstal będzie mógł zawrócić. Tam cały czas tylko tramwaje dwukierunkowe będą mogły zawracać, gdzie nowe Hyundai będą się sprawdzać w tej roli na pewno całkiem nieźle. Bo tylko one będą mogły tam podjeżdżać, z tego co pamiętam. Bo, znaczy, no Hyundai też będą mogły podjechać i swingi dwukierunkowe. Także swingi są tylko na zajezdni Żoliborz, a Jazzy, nie pamiętam, Jazzy są w większości miejsc, ale głównie Hyundai tam będą jeździć. Także spokojnie, na to będziemy jeszcze czekać i zobaczymy, jak to będzie się tutaj rozwijać. Ale dobrze, mamy jeszcze informacje od Metra. I tak, zacznijmy od podstawy, czyli budowa drugiej linii metra. A teraz są mierzone wszystkie tunele, czy wszystko tam dobrze poszło, laserami, kamerami. Są pewne pomiary tunelów, tak jak to widzicie aktualnie na tym filmie, który dostałem od Metra Warszawskiego z informacji prasowych. Zanim nowymi odcinkami linii Metra M2 przejdą pociągi, konieczne jest wykonanie pomiarów, czy wszystkie elementy infrastruktury i wyposażenia zostały tam odpowiednio ustawione, żeby nic nie zahaczyć, bo wiecie, jakby taką nową Skodę porysować od razu na początku, oj, byłby problem. Sprawdzone jest także, czy pociągi testowe będzie mógł pokonać trasę bez przeszkód. Czyli to, co właśnie powiedziałem. Wszystko jest tutaj dokładnie mierzone, wszystkie odchylenia jest sprawdzane. Metro Warszawskie lubi sobie takimi sprzętami jeździć po swoich odcinkach. Oczywiście taki pociąg w teorii można byłoby spotkać
na wszystkich stacjach M2 i M1, bo on normalnie stacjonuje na kabatach, więc musi przejechać wszystkie stacje, ale dzieje się to prawdopodobnie w nocy, przynajmniej tak mi się wydaje, bo teraz to rzadko w ciągu dnia coś takiego można byłoby spotkać. Ale jakbyśmy teraz spotkali, to pewnie byłoby wydarzenie i na pewno gdzieś to by już latało po sieci pociągi techniczne w metrze. No tak, to jest bardzo rzadki wybór, kiedyś to miało większy. Znaczy w sumie chyba nigdy tak oficjalnie tam nie puszczałem czegoś w ciągu dnia. No ale jest to ciekawe. Druga rzecz to są pociągi myte. Średnio co 2 tygodnie są pociągi myte. Najpierw są spryskiwane szamponem, później dokładnie myte, a na koniec suszone. Tak w skrócie wygląda kąpiel składów metra z zewnętrza. Myte są nawet w zimą w specjalnej do tego przystosowanej hali. Dla każdego typu pociągów przygotowany jest odpowiedni program, bo niektóre pociągi po prostu mają inaczej pochylony przód, front, czy na przykład tak jak rosyjskie mają całkowicie prawie pionowo przód, więc tam zupełnie to inaczej jest robione. Są aktualnie już takie dwa portale, czyli w teorii dwa pociągi jednocześnie mogą być myte i tak jak mogliście teraz zaobserwować na zdjęciach, faktycznie tak to i również wygląda, także tutaj metro nam również pokazuje. I trochę to tak wygląda, że metro nam tutaj dwie nowe informacje puściło w tym tygodniu. W międzyczasie skremka całkowicie zmasakrowała swoim nowym pociągiem, bo na schodach jeszcze czekamy, to chwilę jeszcze poczekamy, aż faktycznie nowe pociągi metra się pojawią. Tymczasem skremka, mamy nowe impulsy. No, nie będę mówić, ile czekaliśmy na te impulsy 2, aż faktycznie w końcu przetarg został choć trochę zrealizowany, bo już zobaczyliśmy dwa pierwsze pociągi. To się cieszymy, bo to oznacza, iż częściej będą jeździć pociągi i będą nawet trasy SKM-ek, a to wszystko jest bardzo dobra nowina. Ale więcej na te tematy, jak wyglądają te SKM-ki, co tam się właściwie w nich działo i tak dalej, możecie zobaczyć w moim specjalnym filmie, gdzie byłem bezpośrednio w nich i stwierdzałem, jak wyglądają. Powiem wam, coś czego nie powiedziałem w filmie, to faktycznie fotel maszynisty jest całkiem wygodny, bo sobie pozwoliłem usiąść. Zapraszam was do filmu, w karcie i w linku w opisie. Ale idąc dalej, mamy jeszcze kolejną informację, to też z tego za chwilę puszczę link do tego. Peron 7 Warszawy Zachodniej będzie dostępny od 16 stycznia, czyli tak jak wiedziałem mniej więcej od wczoraj, czy tam przedwczoraj już dla was, że będzie to otwarty, bo chodziłem po tym peronie jeszcze kolejny raz, zanim go tworzymy. Z niego też wleciał film, natomiast tak, to jest dobra nowina. Na razie dużo pociągów z peronu 7 nie będzie, bo on w większości po prostu przejmie to, co jest na 6. Ale oczywiście to będzie lepiej funkcjonować i w teorii, jak zostanie właśnie otwarty peron 7, to wróci całkowicie sprawna Warszawa Zachodnia, bo będziemy mieli tyle samo peronów, 8 sprawnych peronów, z czego niedługo zostanie też otwarty peron 8, ale na to będziemy już czekać bardziej w lutym. Nie powiem wam kiedy w lutym, bo jeszcze dokładnej daty nie znam, ale możecie się domyśleć, że raczej w lutym już zobaczymy peron 8, nowy 8. No w większej części już działający, z czego on będzie pewnie trochę inaczej działać niż aktualnie te wszystkie perony, które zostały już oddane, czyli i 6 i 7, bo jest po prostu inaczej zbudowane. Ale więcej na ten temat, jakby na peron 7 na przykład, możecie znaleźć w kolejnym moim filmie, gdzie też bezpośrednio byłem na tym peronie. Link do niego w opisie i w karcie. Dobrze, już dosyć tych linków, czas na WKD. Do zobaczenia w Izbie Tradycji EKD WKD. Tak, WKD-ka rozpoczęła nowy cykl, co jakiś czas będzie wysyłać specjalne zdjęcia w aktualnościach, jak wyglądają ich pociągi z okazji ich 95-lecia. Izba Tradycji WKD-ki i EKD-ki jest już z nami od około 20 lat i w tym roku również obchodzi swoją okrągłą rocznicę. Może nie tak jak 95 lat, no, umówmy się. Co nie zmienia faktu, że faktycznie też się również cieszymy z tej okazji. A Izba Tradycji EKD WKD dostępna jest dla zwiedzających w środę w godzinach 9 do 13.30 i w niedzielę w godzinach 11.30, 14.30. Ale lepiej sprawdzić ich jeszcze Facebooka, czy po prostu do nich gdzieś napisać, żeby być pewnym, że to jest otwarte, bo oni tam czasami robią to jakoś różnie. Ponadto WKD również gra z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy, czyli zaczynamy sezon na wośpowanie. Na chwilę będziemy mieli teraz od każdego. ZTM, WTP, TW, Metro, no KM-ki, nawet myślę się, że będziemy mogli to zaobserwować wszędzie. I właśnie przeczytam tutaj dobrą nowinę, iż WKD umożliwia bezpłatny przejazd w dniu 30 finału WOŚP-u, czyli to jest 30 stycznia, wszystkimi pociągami w WKD dla wolontariuszy z oczywiście indikatorem
wystawionym przez WOŚP. Ponadto wykładka udostępnia wszystkie wolne nośniki reklamowe na cele promocji działań podjętych na rzecz 30. finału WOŚP przez lokalne sztaby. I to jest dobre podejście, bardzo mi się podobało to podejście. No i oczywiście pewnie będzie można też coś wylicytować, ale więcej na temat jeszcze będę mówić w najbliższych, mniejsza z tym. Audyt. A, no i jeszcze taka tam skromna informacja, znowu WKD jest najlepszy, to wiecie jak to wygląda. Dobrze, ale przejdźmy do bardziej ciekawych informacji, czyli nowa pętla kamionek już będzie, od poniedziałku będzie faktycznie kursować, linia 311 będzie tam zawracać, nie wiem co się tu wcisnęło teraz, ale faktycznie linia 311 będzie tam kursować od 24 stycznia. No dobrze, to nie od tego poniedziałku, tylko od kolejnego poniedziałku. Co nie zmienia faktu, że to bardzo cieszy, gdyż ta pętla, jakbyście nie wiedzieli, gdzie ona będzie zlokalizowana, ona będzie zlokalizowana mniej więcej w tym, że też również rejony, nie? I tutaj będzie też niedługo, albo już w najbliższym czasie budowana stacja Warszawa-Grochów. Co jest też bardzo dobrą nowiną. Wcześniej miała się nazywać stacja Warszawa-Wiatraczna, ale według mnie nazwa stacji Warszawa-Grochów o wiele lepiej brzmi, bo w przyszłości powstanie stacja metra Rondo-Wiatraczna. I to mogłoby być trochę komplikujące z tą sytuacją. I też o przebudowie tej linii kolejowej, tutaj od Warszawy Wschodniej do Warszawa Wawer, będę jeszcze przygotowywać w najbliższym czasie film, bo to jest dosyć ciekawa inwestycja, ważna i dosyć dużo się tam zmieni. Nie tylko chodzi mi o stację, ale również o torowisko, bo będzie o wiele wygodniej i szybciej dla pociągów dalekobieżnych. Natomiast drobne zmiany komunikacyjne, tramwajowe, bo to są największe zmiany, jakie można tutaj w tym weekendzie spotkać, to najbliższe dwa weekendy, zaczynając od tego najbliższego, czyli kiedy wy to już oglądacie, to już to jest. No to tramwaje nie będą jeździć na ulicy Powstańców Śląskich, cóż, czasami tak się zdarza. Linia 10 jedzie do cmentarza Wolskiego, 23 jedzie na Okrągło przez Dywizjon 303, 26 do cmentarz Wolski, a i 23 jedzie do metra Młociny teraz. I Z10 będzie jeździć od cmentarz Wolski do Nowe Bemowo. Ponadto zostały zmienione lokalizacje odjazdów autobusów 255, 713 i 743. Z takich najciekawszych rzeczy. Kolejne informacje to rozpoczęła się budowa mostu pieszo-rowerowego. To jest też dobra nowina. I o tym też będzie film. Natomiast tak, czekamy. Jest trochę oczywiście wyciętych drzew, bo tam już widziałem niektórych telewizjach, że się pojawiają, że wycinają wszystko. Powiem tylko, że przy budowie mostu południowego to pewnie dużo więcej było wyciętego, ale tak swojąc na marginesie. Nie będę mówić, czy ten most jest potrzebny, czy niezbędny, bo sami możecie podjąć własną decyzję. Ja powiem tylko tyle. Ale to nie zmienia faktu, że i tak nie będę z niego korzystać, jak go otworzę, bo będzie to dosyć ciekawa atrakcja turystyczna. No i tak, zaczyna się jego budowa, ale więcej na ten temat powiemy w filmie w najbliższym czasie. Nie wiem, kiedy to będzie. Pewnie na początku lutego lub pod sam koniec stycznia. No i dobrą nowiną jest to, iż ten most, również jak Plac Pięciu Rogów, będzie i nawet ma już swoją własną stronę internetową. I proszę bardzo, tak oto i ona wygląda. Proszę bardzo, most na Pragę, tak dokładnie się nazywa strona. Jeżeli chcielibyście na nią wejść, pomijając to, że macie ją w linku w opisie i w karcie teraz, to możecie sobie po prostu wpisać w adresie strony most na Pragę, pisane łącznie, .waw.pl i wejdziecie na tą stronę. No i tak, co my tutaj mamy? Stalowy most o długości ponad 450 metrów. Szeroki pomost widokowy po środku Wisły. Wieste wypoczynkowe z drewnianymi siedziskami. Konstrukcja oparta na 7 żelbetonowych podporach. No dobrze. Aktualny postęp prac 1. Inwestycja rozpoczęła się w styczniu 2022 i potrwa około 2 lata. Obecnie trwają prace przygotowawcze na prawym brzegu Wisły i roboty budowlane rozpoczną się wiosną. No dobrze, ale będziemy też z tego nagrywać filmy i w najbliższym momencie, co tutaj mogę wam pokazać, to pokażę wam jak to wyglądało jeszcze przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac, bo mam jeszcze takie zdjęcia, już prawie chyba sprzed roku, jak dobrze pamiętam. No i tutaj również Budimax to będzie budować. Kolejna informacja to koniec kar za wycieraczką. Pierwsze patrole SPPN robią teraz całkowicie elektronicznie. Niepłacącym kierowcom nie wystawiają już kar za wycieraczkę, ale rejestrują je w systemie elektronicznym. Następnie informacje o przewinieniu i należytej zapłacie jest wysyłana pocztą. No według mnie to dobrze podejście, bo te papierki, które tam były wstawione za wycieraczkę, mandaty, no nie nas na deszczu czy na innych warunkach pogodowych, to mogły
oj, zniknąć. Z drugiej strony później się dowiesz, że faktycznie coś się nie udało. A to jest mniej dobra nowina. No dobrze, mamy jeszcze parę tutaj skromnych informacji, a już film jest długi. To Warszawa w porcie Czerniakowskim powstanie most dla pieszych i rowerzystów. To jest dobra nowina, ponieważ tam brakowało tego miejsca i również nad Wisłą Stadą ma tutaj to powstać. Most ma powstać do końca 2024 roku. Aktualnie będą trwały prace projektowe i będzie to robić Zarząd Zieleni Miasta Stołecznego Warszawy. Także to jest bardzo dobra nowina i czekamy niezmiernie. Kolejna informacja to Sky Sawa coraz bliżej finału. Poglądajmy sobie głównie zdjęcia. Tu zobaczmy, co jeszcze tu mamy. Budowa 40-piętrowej wieży Sky Sawa idzie w błyskawicznym tempie. Prace budowlane mają zakończyć się w drugim kwartale tego roku. A to oznacza, że Warszawa zyska kolejny wysokościowiec. Z drugich nowin mam tylko taką, iż w tym roku bardzo mało nowych wieżowców będzie się budowało w Warszawie i ogólnie w centrum. No i niestety jest po prostu spowodowane tym, iż mniej jest pozwoleń na budowę. Ale zobaczymy, jak to będzie. Może coś jeszcze się pojawi w tym roku. Dobrze, parę sondaży. Nie jest ich dużo, bo jeden puściłem bardzo późno, no ale świeżmy stronę, żeby mieć jeszcze najświeższe informacje. Jeszcze mogli zerknąć, jak to wszystko wygląda. I proszę bardzo, chwilę po odświeżeniu mojej strony ze sondażami. Tutaj macie link w opisie. Mamy tak, to jest akurat świeży sondaż, więc jeszcze go powiem raz w kolejnym mniejszostym, ale tak. Czy podobają Ci się nowe pociągi Impuls 2 dla SKM-ki? Na 182 głosy zdecydowana większość była 85% stwierdziła, iż tak. Ani tak, ani nie. 8% nie. 2% i nie wiem 5%. Kolejny sondaż to mamy. EKD WKD ma już 95 lat, jak często z niej korzystasz. Na 510 głosów większość z Was stwierdziło, iż nie korzysta, bo 64%. Sporadycznie 26%, codziennie 5%, czyli jest trochę lepiej jak było wcześniej. Raz w tygodniu 3%, raz w miesiącu 2% i jeszcze jeden tutaj przegapiłem, to było, czy ma się pojawić kolejne memy Avizo. Nie wiem, czy oglądaliście poprzednie. Do niego macie link w opisie. Już nie wiem, które to jest. I w karcie też. Ale jest, jeśli jeszcze jest możliwość dodania do kart, bo tam jest max 5 filmów. Na 221 głosów większość z Was, bo aż 50% stwierdziło, iż tak. Nie 25 i nie wiem 24, ale ogólnie z tego co widziałem, chyba te memy Avizo się spodobały, chociaż na początku trochę faktycznie było drętwo, ale postaram się w kolejnym odcinku trochę to lepiej zrobić i będzie więcej już memów faktycznie ze mną i jak tu się zewniejsza z tym, bo tego już było więcej, bo tamte wszystkie memy były jeszcze zanim pokazałem twarz, więc faktycznie ze mną no memów nie miało być jak. Kolejna informacja to sklep MZA został już otwarty, oficjalne gadżety. No i tak. O ile faktycznie za 129 zł możecie sobie kupić tablicę, macie trzy, tak jak tu widzicie, nazwy, linie do wyboru do koloru, 175, 180 lub 222. Są skarpetki w autobusy, są torby, są kubki i inne bajery. Ale bądźmy szczerzy, sprawdźmy co jest bestsellerem. Dokładnie, dokładnie, mamy coś takiego. Solaris Urbino 12 Electric w formie modela. Powiem tak. No to miejsce na to czeka. Słyszałem go tutaj z kubek od Nevaga z ostatniej konferencji prasowej, ale tak. Ten autobus to on tutaj czeka i on tu się kiedyś pojawi. Jestem przekonany. Pytanie kiedy. Dobrze, ale wracając jeszcze do ekranu. Zapraszam Was też również serdecznie bardzo na moją oficjalną stronę na Facebooku. Tam co jakiś czas wrzucam zdjęcia bezpośrednio z budowy metra, z budowy zachodniej czy innych rzeczy, więc jeśli Wam mało z oglądania filmów, możecie również poglądać bezpośrednio zdjęcia i bardziej się poprzyglądać. W dosyć dobrej jakości staram się to wrzucać, więc możecie sobie poobserwować. Tu na przykład są zdjęcia z konferencji prasowej, czy z innych, tak jak tutaj widzicie Warszawę Zachodnią. I z obiektów technicznych, o których czasami na przykład mniej mówię bezpośrednio w odcinkach. No i to byłoby tyle z tego materiału. Mam nadzieję, że takie mniejszości Wam się podobało. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę. Jeśli nie chcecie przegapić kolejnego, który się pojawił już za tydzień, kliknijcie subskrybuj i ten dzwoneczek. W tygodniu już tym naprawdę będzie podsumowanie poprzedniego roku. Wiem, że już trochę długo, ale będzie. Też w ogóle taką spóźnioną ideę miałem ostatnio, żeby może zrobić kalendarz z budowy różnych inwestycji z Warszawy. Z odpowiednich tutaj, co pokazuje się faktycznie na kanale.
Ale nie wiem, czy to jest jeszcze dobry pomysł, żeby pomyśleć już tak w połowie stycznia. Napiszcie w komentarzach, co o tym sądzicie, ale już trochę chyba przypóźno. No i cóż nie mówić, do zobaczenia już wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Także będzie się trochę działo, a w najbliższym tygodniu poznamy nową linię autobusową. Co tam jeszcze? No będzie podsumowanie roku. No i coś jeszcze może się pojawi, ale to tak trochę spowolnie. A, no i w poniedziałek będzie nowy film z Warszawy Zachodniej, no jak mogłem zapomnieć. Tak, to też się pojawi, trochę tego tam będzie. Do zobaczenia już wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Zachodnia będzie bezpośrednio z placu budowy, bo byłem w przejściu podziemnym, tym na dole. Powiem wam, że robi wrażenie ta przestrzeń na dole. Do zobaczenia. Cześć!